do restauracji dla Rosa. Wielkie za cichą, które poproszę o kawałek tego. Generalnie to spotkanie nie należało do tych z rodzaju defensywnych. Dużo ataku, dużo celnych rzutów, szybkiej gry, taką jaką preferuje trener Gronek. My do tego się staraliśmy dostosować, jak widać udało się. Ale tak jak tutaj zostało wspomniane, cały czas goniliśmy i dopiero w końcu sobie przechyliliśmy zwycięstwo na swoją korzyść. Tak naprawdę postawiona strefa w samej czwartej kwarcie troszeczkę zaburzyła ofensywę Astorii, to my cieszymy się z dwóch. Mieli dużo otwartych rzutów za trzy, trafili te rzuty, dzięki temu jakby wrócili do gry. Graliśmy słabo w obronie w czwartej kwarcie, potem dużo głupich strat w tej czwartej kwarcie. Dało im też łatwe punkty z kontry, także no, jest to analizować na pewno. Tak na gorąco to myślę, że przede wszystkim brak koncentracji w tych kluczowych momentach. Tak jak mówiłem wcześniej, my musimy grać, nie mamy tyle talentu, żeby sobie pozwalać na kilka minut słabszej gry i dekoncentracji w każdym meczu. My musimy być skupieni przez 40 minut. I o ile wcześniej się udało utrzymać we wcześniejszych meczach wygranych tą koncentrację, to dzisiaj, jak widzieli wszyscy, 2-3 minuty wystarczą, żeby drużyna nas dogoniła, odjechała nam i my mamy potem problem z tym. Także ja uważam, że to brak koncentracji i realizowanie założeń technicznych.